Kto ostatni wyjdzie z zamku, wygrywa 200 zł! Znajdujemy się na zamku Tenczyn w Rudnie, położony na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Legenda głosi, że podczas księżycowych nocy pojawia się postać porzącej kobiety w płomieniach i słychać głośny szczęk żelaza. W każdej legendzie jest ziarno prawdy, ale to zobaczycie już w dalszej części odcinka. Patrzcie na ten zachód, kochani, on jest kosmicznie ładny. Ja liczę, że znajdziemy jakiś skarb. Jeżeli chcecie, żebyśmy jakieś komnaty odkryli, no to oglądajcie do końca, bo Dominik jest komandosem i na pewno coś będzie chciał ogarnąć. Patrzcie to, czołówkę wziąłem. Dawaj zaraz, przestraszyłem POLA i MAJA. MAJA najbardziej, no. MAJA się zeschizuję. Ja nie mam zamiaru za bardzo zwiedzać tego zamku. Ja będę sobie na zewnątrz, bo tutaj czuję się najbezpieczniej. Jeszcze jak się zrobi ciemno, będzie strasznie. Piękny widok za nami, my pokażemy wam ten widok do samej góry. Wchodzimy właśnie na wieżę. Ty przodem, bo nie wiadomo co tam znajdziemy. Ogólnie idąc po tych schodach, nie mam 100% takiej pewności i lekkości, że nie spadnę. Patrz to. List. Wydaje mi się, że ten list będzie miał znaczenie w późniejszej części odcinka. Szach mój, jak to będzie do konkurencji. Królewna zwierzy! Patrzcie, gdzie oni są. Jak mrówki. A jaki widoczek? Też chcę tam pójść! Ja nie, to ja nie. Ja nie mam zamiaru tam wychodzić. Czemu nie? Bo się boję. Gościu, który nas tutaj wcześniej tak mniej więcej oprowadzał, powiedział, że w tym zamku zginęło sporo ludzi. A ja się boję trochę duchów. A myślisz, że wygrasz dzisiejszy odcinek? Mam taką nadzieję. Gorzej będzie, jak będą chcieli grać w jakiegoś chowanego albo co. Ej, tu będzie strasznie w nocy. Zeskizujemy POLA. Elo POLA, co tam u ciebie? Widzę cię, Gamo. Nie! Mogliśmy to zrobić po ciemku bardziej, cholera. Czekaj, masz się ściemni. Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy! Michał nie nawiązuje ze mną kontaktu wzrokowego. Jakiego nie widzę, to mnie nie widzi. Nie no, Michał, widziałem jak się ruszyłeś. Nie widziałeś, nie ma szans. Cofasz się na początek. Nie! Cofasz się! Nie widziałeś tego, ale mnie kłamiesz. Najgorsze jest to, że kto będzie ostatni, to traci życie. Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy! Polek, to ma przesada. Bo ja się nie mogłam zatrzymać, bo to są kamienie i mi podeszły się ślizgała. Przepraszam. Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy! Kurde! Ach, Maja! Ciężko się zatrzymać na tych kamieniach, nie? Radzę się nie stać długo przy mnie, bo pierdolę. O, to stąd idziemy. Taktyka. Dobra, w tej rundzie uczestnicy nie będą mogli się odzywać, ani nie będą mogli pokazywać na swojej twarzy żadnych emocji, więc kamienne twarze. Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy! Ała! O Jezu, POLA się wywróciła. Czekajcie, karetka. Dobra, jest okej. Nie ruszyła się z tego co widzę. Teraz nie mogą pokazywać żadnych emocji, więc teraz może na przykład ciupapiem. Maja, to masz na początek. Ojojo! Ja się śmieję, a on się nie zaśmiał, ale teraz jeszcze Dominik. Dominik! Kurde, nie da się na początek. Nie da się. Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy! Ja musiałem się zaśmiać za tamtą rundę. Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy! O? Nie mogę. Michał odpada! No nie, co mam się na początek, byłem pierwszy i tak blisko Olka. Ej, gryzie mnie coś w nos. POLA, w tej grze chodzi, żeby się nie ruszać. Ruszyła się. Myślałam, że jesteś obrócą. Au! POLA, jesteś fatalna w tą grę. Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy! Jest! Jest! Easy win, nie tracę życia w tej konkurencji. No schyl się, pobuziaczko. Idź do tyłu, idź do POLI. Czemu? Bo mnie kuzi. Raz, dwa, trzy, Baba... Jest! W końcu! Teraz rozgrywka, która z dziewczyn straci życie. Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy! Ruszam się? No! Ja nie komentuję, nie komentuję. Ej, wygram! Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy! Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy! Także po tej konkurencji Maja traci życie, oto tak się prezentują teraz życia naszych uczestników. I win dzisiaj, idziemy szukać lochu. Ogólnie ten odcinek zaczynamy wieczorem, dlatego że chłopaki sobie wymyślili, że chcą, żeby było trochę strasznie. I boję się tego, że będą nas straszyć, ale ja jestem odważna i nie dam się. Ja się nie boję takich miejsc, ale wiem, że jestem słaba w takich konkurencjach jak Baba Jaga patrzy czy chowany. Boję się, że to mnie wyeliminuje, ale jak chodzi o strach, to nic nie jest w stanie mnie przestraszyć. Boję się! Boję się, ja się boję! Żelaza. Mi bije serce, chcę stąd wyjść, proszę. Podobno w ogóle ten zamek ma bardzo dużo legend i jakichś takich historii, które tutaj się wydarzyły i mam nadzieję, że akurat jedna z takich strasznych historii nie przydarzy się nam, bo to by była lepa. Nie mów, że tak nawet. Jest godzina 21, mam dla was kolejne zadanie. Oczywiście osoba, która go nie wykona, traci życie, a waszym zadaniem jest policzenie schodów właśnie w tej wieży, odnalezienie mnie i podanie mi prawidłowej ilości schodów. Czas start. W tej wieży? No? Tak. To nie jest takie proste. Co? Nikt nie gada w ogóle, nic, bo co się skupić. O Jezus, nie tu, tu. Ej, może by tu jeszcze jakieś schody ukryte mi się wydaje. Właśnie mi się wydaje, że na pewno są jeszcze gdzieś. Ja wiem gdzie! Widziałem je wcześniej, a poza to powiedziałem zaraz, ja pitole. O, zarobiście. Czyli idziemy za Dominikiem. Patrzcie, tutaj, tu są schody. Wyszło mi 94. Ej, ten sam mi wyszło. Ej, dobra, ale teraz trzeba znaleźć Olka. Ej, faktycznie Olek się schował. Pierwsza osoba, która do mnie dotrze i poda mi prawną ilość schodów, nie traci życia, a czwarta za to traci życie. Tu będę na nich czekał. Jezu, ile tu jest pająków, kurna. Strasznie nieregularna liczba schodów mi wyszła. Ile? 89. Te, które wchodziliśmy przed rozpoczęciem. O, masz rację. 95, 96, 97. Ile? 79? Nie. Ile tam było? O, jeszcze raz. 96, 98, 99. Ej, dobra, tutaj będzie strasznie. Później. Jak się jeszcze zaczniemy sami straszyć, to będzie mega mocne. Ogólnie, kochani, nie wiem, czy wiecie, ale ten zamek jest nawiedzony przez princes Olka. Jezu, ej, trochę się boję. O, Jezus Maria, to był twój cień, a się... Patrzcie, jak wygląda jej cień. Ktoś idzie. Mam cię, dobra. 53. Nie. 54. Zrobimy pierwszą konkurencję, idę ich straszyć. Ej, Maja. Nic, to ja miałem głównym wejściem. Biegniemy tam, gdzie Tomek powiedział, że jest problem. Mam nadzieję, że mnie nie wypadnie. Zarobimy dwie dychy. Boję się i sama nie chcę! Są dwie dyszki, mogę strzelać, gdzie jest Olek. No dobra, to ja chcę. Ej, macie Olka? Nie, totalnie. Strzelaj za dwie dychy, gdzie jest Olek? Za dyszkę. Dwie dychy. Dziewczyny dały po dwie dychy. To idę za dziewczynę. Kurde, ale jestem debilem! Mogę ci tego nie mówić! Ej, strasznie się boję! Nie, strasz mnie, proszę! Olek! 94. Tak. Przepraszam, ekspresówka. Przecież liczy się ilość schodów, a nie. Pola i kto ostatni? Co? To ja nie wiedziałam o tym! 94. A ja wiem dobrą ilość schodów. Jaka jest? Nie jest to poprawna odpowiedź, ale oprócz tego przykro mi, bo przyszłaś do mnie ostatnia. Co znaczy, że Pola, tracisz pierwsze życie. 94. A ja kupiłam za dwie dychy, jeszcze podałam zło, ilość i ostatnia przybiegła. Ej, to w tym odcinku dziewczyny mają już po 2 życia, chłopaki mają dalej po 3. Szczerze, ja chcę stąd wyjść, ja się mega boję, ja się strasznie boję. To jest strasznie. Może pokażmy widzom, gdzie tutaj jest więzienie. Jest godzina 21:23. Tu jest wyjście z zamku. Moja taktyka, bycie tutaj cały czas, bo boję się bardzo i jak coś, to po prostu wyjdę. Pani, w tym zamku zginęło strasznie dużo osób. Przestań, Michał, bo się boję, nie mów głośno. Nie. Bo jak się jest głośno, to się denerwuje duchy i one nawiedzają. Jakie duchy? Ja nie wierzę w duchy. Tu było kiedyś więzienie. Tam były cele. Tam, gdzie są te dziury. Zaraz ja albo Misiek zabierzemy was do więzienia. Raz, dwa, trzy. Ja idziesz. Za dwie dychy pójdę. Powiem wam tak, 20 zł to 20 zł. A jak tam jest, Michał, jakaś klątwa, którą ty ściągniesz potem na siebie? Chłopie. Ja na przykład mega boję się klątw i na przykład w takim miejscu... No, Dominik! Nie! Sobie, Michu, zanim tam pójdziesz, że każda ta wnęka to było więzienie. Może tam są zaklęte na przykład jakieś, wiesz, dusze tych więźniów, którzy tam na przykład, nie wiem, głodowali albo nie wiem. Albo umarli po prostu. Albo po prostu umarli. 16. 2 dychy. W tym odcinku jest do wygrania 200 zł. I Dominik ma aktualnie 60. Ogólnie? Nic tu nie ma. Idę przetestować jedną celę w takim razie. Tak, kurczę. Tu już jest creepy. Wyobraź sobie, że to pewnie jakoś było zabudowane z tej strony. I tak siedzieli o tak tylko. Gaście full u siebie. Uwaga. Nie powtarzajcie tego w domu, na żadnych ruinach będziecie. Ale zobaczcie to, że Dominik wygląda jak totalny mężczyzna, ale paznokcie oczywiście muszą być zadbane. Stoję tutaj od jakichś 4 minut i co chwilę tam naprzeciwko, na wprost nas centralnie, zapala się co jakiś czas latarka, widzę, że świeci mi centralnie w twarz, zgaszę się. I... Tak, no to jest fest daleko, stary. Patrz na... To jak świeci. Ej, ty... mega dla mnie to jest ciekawe, co to jest. To jest mega creepy. Widziałeś? Latarkę na nogi. Ej, ja się mega dygam, wiecie. Nie no, raczej tu nikt nie przyjdzie, a jak przyjdzie, to najwyżej zagra z nami, bo nasza kolejna konkurencja to chowany. Pierwsza znaleziona osoba przeze mnie traci życie. Osoba, która zostanie jako ostatnia znaleziona, wykrywa 50 zł. 5 dygasz? Ja się tak boję, że ja nigdzie nie wejdę. Czas, start, chowajcie się! Mamy 5 minut, więc mamy bardzo mało czasu. I lecę tam, gdzie już byłem wcześniej, co chciałem przestraszyć Polę. To jest dobre, tam można wejść. Moją taktyką jest schowanie się jak najbliżej Olka, bo najciemniej pod latarnią. Dasz radę. A zgaś światło. Przez to, że jest ciemno, to Olek i tak mnie nie zauważy. Tu sobie usiądę. Tam jest wejście. I będę sobie tutaj siedzieć, po prostu czekać, aż Olek przyjdzie. Strasznie się boję, tak szczerze. Patrzcie, gdzie jestem. Ja pierdzielę, co tam jest. To jest strasznie creepy, ciarki mi przeszły po skórze. Jest koperta, która będzie pewnie potrzebna, więc biorę ją od razu. Nie przeczytam, co jest napisane w niej, ale nie będę już musiał po nią iść. Zrobiłem to dość sprytnie i nikt o tym nie wie. Jak się idzie samemu, to jest strasznie cicho, jest strasznie creepy. I teraz też zacząłem się dygać. Położę się tu i Oli mnie nie znać, nie ma szans. Szukam i oczywiście bardzo ważna zasada, nie straszymy szukającego, bo zabiorę wam życie. Pójdziemy od prawej po prostu, zaczynamy tutaj. Olek właśnie przeszedł koło mnie, mnie nie zauważył. Nie miejscową, a głową. Taktyką trzeba to ograć. Co to za fatalna kryjówka? Nie spodziewałam się, że jestem tak nabito. Ja nawet nie zdążyłem tu podejść, zobaczyłem cię z 10 metrów. Ej, dobra, Pola została znaleziona i ich widzę totalnie, więc Pola straciła już życie, więc ja na pewno do końca życia nie stracę, mogę jedynie skarnąć 50 zł. Jestem pewny, że Dominik się gdzieś tu wdupcył. Ja generalnie jestem zeskizowany, jeszcze po tej akcji z latarką. On pewnie wszedł na jakieś mury i dlatego go nie znajdę. Gdzie oni się kurna pochowali? Ale mnie wystraszyłeś. Chyba popuściłem. Ej, ten gościu z latarką idzie. To, że się zbliża, poza tym Olek gdzieś tu krąży. Mam! Michała mam! Mam Michała! Znalazłem kolejną osobę! Ej, najgorzej! Ej, stary, ten gościu z latarką przyszedł przed zamek. Ja widziałem wszystko. Olek dosłownie przed sekundą znalazł Michała. Słuchajcie, jest szansa, że wygram 5 tych. Jedynym problemem jest to, że mój pęcherz daje wystaki. I naprawdę muszę siku. Siedzę na tej ławce i nikogo tutaj dookoła nie ma, bo Olek poszedł z Michałem szukać Dominika. Jakby coś podeszło do mnie zza pleców, to jakby ja nawet nie mam szansy się obronić. Jest 22:07, siedzę w tej kryjówce już myślę, że z 10 minut, a minęło ponad 2 godziny, jak jesteśmy już tutaj w zamku. Szybko mi mija czas. Dobrze się tu czuję, bawię się tutaj. To jest ławka przegranych? Tak, jestem mega zeschizowana, w sensie jak ja siedziałam tam i nagle coś zaczął gadać i ja jestem obsrana. Tam jest ławka przegrywów. Co to za dźwięk? Ja ci gwizdnę. Ej, jak to ten gość? Co to jest taki dźwięk? Nie wiem, kurde, duchy. Uduszę cię, przysięgam, uduszę cię. Uwielbiam ten odcinek. Słyszę, że idzie po schodach szybko. Każe już lampę jak coś. Jest ktoś u góry, bo nie chce mi się iść. No przestań kuźwa gwizdać! Olek mówi tak, jest ktoś u góry, bo nie chce mi się iść. No jestem, siema. Czy ja miałem zwidy, czy ja słyszałem Maję? Ja słyszałem tylko jakieś gwizdy i ja się zbliżuję. Ja powiedziałem, że ktoś się zamknął. Michał się wydarł. Ja ci gwizdnę! Już ja krzyknąłem, że ja ci gwizdnę. Ja też to krzyknąłem, serio? On też to... Ty to krzyknąłem. Nie, oni mnie banują, idziemy od nich. Bardzo, ale to bardzo się boję. Jest tu tak ciemno, tak cicho. Jestem obsrana. Jezu, Maję! Ty przeszedłeś tutaj koło mnie, jak szedłeś szukać. No, nie widziałem ciebie w ogóle. Jest, nie tracę życia. Ale wygrywa oficjalnie Dominik, a Pola traci życie. Czy wiecie, gdzie jest Dominik? Chodźcie, zaprowadzę was do Dominika. No, on był na wieży. Dosłownie brakowało mi 10 stopni, żeby być na samej górze i usłyszałem to gwizdanie i zszedłem. Dominik, wygrałeś. Dominik, wychodź. Dobrze się siedzi, to siedzę. Okej, także takim oto sposobem Pola traci życie, czyli ma już tylko 1 życie, a Dominik wygrywa 5 dyszek. Mam już na koncie 110 zł w tym odcinku, plus niedługo wygrana. Wiecie, co jest najgorsze? Ten gościu, co świecił z góry, jak go stamtąd zacząłem widzieć, jak idzie ktoś z latarką i normalnie przed zamkiem był. Ej, mocne, czyli co, to był tu? A gadał coś do kogoś? Nie, nic nie gadał. O, patrzcie, patrzcie, świeci. Ej, bez kitu. Co to jest? To jest mocna latarka, patrzcie jak się... Mega mocna. No mówię. Kim jesteś? Cicho. Może on chce z nami pogadać, to ja pogadam. Nie, przestań. Ej, a chodźmy tam. Nie możemy, nie możemy wyjść z zamku. Nie możemy wyjść z zamku. A no tak. Fajne, tak. To nie przez latarkę, ale ogólnie muszę zrezygnować przez mój stan zdrowia. Ze względu na moje nereczki. Jak się chowałam, to no mega mnie zawiało na tych murach. No nie jestem w stanie być dłużej. Przepraszam was bardzo. Znaczy dla was w sumie lepiej. Ale i tak jakby... Jesteście bliżej do wygrania 200 zł. Cieszę się, że wzięłam udział i że byłam tu chociaż przez chwilę z wami. Nie przejmuj się, byli kimi 2 dychy. 2,5 godziny tutaj już siedzimy. No, solidnie. Sama tam będziesz mieć strasznie raczej. Jest jeszcze gorzej. Jako, że zostaliście we trójkę, a wam idzie naprawdę bardzo dobrze, to teraz mam dla was takie jedno małe utrudnienie do końca challenge'u, a mianowicie muszę niestety zabrać to. Nie. I muszę niestety zabrać co? I teraz korzystacie z lampek tylko w GoPro i oświetlacie nimi tylko siebie. Nie, więc... nie. Jak chyba idę. Ej, nie, ja się bardzo boję. Ja też się boję. Ale możecie być razem. Nie, bo ja się boję być jeszcze bardziej jak Dominik jest obok. Czemu? Bo on straszy. Dominika przestraszyłam! Nie wiem jeszcze po co. I nie wiem, jak to będzie wyglądać. Ale za 2 dychy mogę opchnąć 1 kopertę, która będzie potrzebna do zadania. Szach! Bo ja wiem, że ja się za bardzo boję, żeby chodzić i szukać. Dam 25. Dam 3 dychy. Dam 35. Co jest? Ej, co jest? 5 dych i biorę teraz. 55. Jezus, to jest, Jezus! Czyli leciwisze 70 zł, dobra. Dominik, a wiesz co? Ja tak naprawdę mogę sobie szukać tych cover. Ja po prostu chciałem, żeby ona więcej zapłaciła. Ja bym chciał tylko zaznaczyć, że Dominik do tego momentu zarobił 160 zł. Biznes normalnie tutaj, kurna. Ej, ale proszę, nie zostawiajcie mnie, bo ja naprawdę się bardzo boję. Okej? 3, 2. Nie, nie, proszę, nie! Tutaj sobie usiądziemy, idealnie 3 krzesła i będziemy sobie opowiadać straszne historie. Przestań! To jest mocne. Ja się zesrałam. Ja mówię jedno słowo, Pola mówi drugie słowo, ty trzecie słowo, ja czwarte i musimy ułożyć z tego straszną historię. Kiedyś. Dawno. Temu. Za. Zamkiem. Znaleziono. Ciało. Mężczyzny. Przebranego. Za. Strusia. Później ten człowiek zabił kolejnego strusiochłopa. Następnego roku odkryto, że pod kamieniem, gdzie znaleziono ciało mężczyzny, ukryto DNA prawdziwego zabójcy. Ale wleciało idealnie, słyszeliście to? No? Jestem obsrana totalnie. Nagle! Nie, ja się boję się bardzo, nie chcę! Zabójca. Nie, boję się. Wyglądający jak Olek, który nadchodzi teraz z tyłu! Co tam? Ja z Poltkiem sobie teraz tutaj na chwilę zostajemy, bo waszym zadaniem jest znalezienie 2 pozostałych kopert, więc bierzcie się do roboty. Tak się cieszę, że kupiłam tą kopertę w tym momencie, bo ja jestem troszeczkę sparaliżowana. To mi nikt będziemy chodzić razem, jak ja się boję. Nie ma szans. Słyszysz to? Jak ktoś nie znajdzie koperty, traci życie. Czyli trzeba iść za dźwiękiem? Nie, nie wiem co to za dźwięk. Dobra, Misiek, jednak się trzymamy razem. O, mam kopertę, stary. Wiesz co to oznacza? Papier kamień. Ten, który wygra, zabiera kopertę, a ten, który przegra, musi szukać koperty sam. 1, 2, 3. Jest moja koperta, Dominik, chcesz szukać sam. No to Michał, możesz usiąść sobie z nami, a Dominik, szukasz tej koperty? No nie, na razie. No to szukaj. No się dykam. Ej, bierz raz. Widzę Dominika, że on się serio boi. Idź teraz w jednym kierunku i moją podpowiedzią będzie ciepło, zimno po prostu. Ciepło. Jest! Albo nie, bo właśnie tam nie chciałem iść. Nie mam bladego pojęcia, gdzie Olek mógł ukryć tą kopertę. Już jestem przy tym więzieniu, gdzie wcześniej wchodziliśmy. Jako prowadzący mam teraz misję wystraszenia Dominika, więc idziemy totalnie naokoło, żeby się z nim spotkać w pewnym miejscu i go wystraszyć. Minęło już kolejne, nie wiem, jakieś 8 minut, jak ja to szukam. A siedzimy w tym zamku już ponad 3,5 godziny. Creepy. Nie mam tej koperty, nie mogę znaleźć. Olek! Wystraszyłem się. No wiem, taki był tego zamysł. Pamiętaj, że każda osoba, która nie znajdzie koperty, traci życie, a z koperty nie masz tylko ty? Czyli tracę życie, teraz mam już 2, ale i tak to wygram. Wydaje mi się, że teraz jeszcze ciekawe będzie zobaczenie, co jest w waszych kopertach. Podczas księżycowych nocy na wieży nawojowej pośród płomieni widać postać płaczącej kobiety. Słychać też szczęk żelaza. Postać ta znika dopiero, gdy zabrzmi dzwon w pobliskim klasztorze. Ułatwienie, latarka. Wieżę tego zamku mają damskie imiona: Małgorzata, Dorota, Izabela. Dorotę ponoć zamurowano szywcem. Generalnie te wszystkie historie to są historie, które rzeczywiście jakby są z tego zamku. Zamurowano żywcem? Ja mam gęsią skórkę. Ułatwienie kot. A co ja tu miałam? Podczas księżycowych nocy na wieży nawojowej pośród płomieni widać postać płaczącej kobiety. Słychać też szczęk żelaza. To pewnie ta Dorota zamurowana. Jak rozłożyłoby się ciało już? Duch jej, zjawa. To chodźmy zobaczyć. Nie! Nie. Sam nie pójdę! Ja no. Nie idę! Ja też nie idę! Ja się mega boję, Dominik. Wow! Aaaa! Przestań! Jezus! Boję się, nie! Ja się boję! Nie rób tak, bo ja też się zestrałem. Nie chcę otwierać oczu. Dobra, chodźmy do tej Dorotki. Nie zostawicie mnie tu samej. Chodź z nami. Ej, ale obronicie mnie jak coś. Nie. Serio, jestem strasznie zeschizowana. No, ej, a myślicie, że na przykład to będzie ta wieża od Dorotki? Nie mów, proszę, nie mów o tym. Ty, te schody to nówka. Ej. Kurde, ej, nie! Słuchajcie. Na wieży nawojowej, czyli tu, wysyłałeś też szczęk żelaza. Mi bije serce, chcę stąd wyjść, proszę! No to chodźmy stąd, bo ona się zaczyna, chodź. Ej, ale mocno z tym żelazem. Czekaj, to Olek. To ty wy byliście tymi łańcuchami, nie? Nie, no nie jest. Nie, no nie żartujcie sobie. Nie, no serio. To nie wy byliście, tak serio, jakby nie. Szczerze. Byliśmy na górze i na tej kartce jest napisane, że słychać dźwięki żelaza i normalnie jakby na górze łańcuch napieprza. Ej, to musimy iść tam wszyscy strony. Nie, ja tam nie idę, ja się boję, ja chcę wyjść stąd już. Dobrze, Poldek. Twoja świadoma decyzja, odpadasz z naszego odcinka. Ja się troszkę boję tu wyjść. Uber na ciebie już czeka. A kierowca Ubera jest pani Dorotka. Nie już odpuść! Ej, szybko wraca! Nie, ja się boję! Niesamowite to jest. Dobra, chłopaki, chodźcie za mną. Idziemy w fajne miejsce. Słuchaweczki dla ciebie. I musisz wpisać taką fajną frazę Scary Horror Music. Siadasz sobie po turecku w tym miejscu. Na tych słowkach totalnie ci nic nie słyszy i będziesz patrzył się w ścianę. Ej, ale zrytka! 15 minut, to cię na Dobra, pa Dominik. Ale creepy. Proszę, tu. Nie. Kurde, nie, no zostańmy tu. Ja się boję. Bądź męski. Nie. Ta muzyka jest przerażająca ogólnie. To jest gigantycznie straszne. Plus zimno w dupę, bo na podłodze siedzę. Ty musisz sobie po prostu usiąść tu. Twarzą do ściany. Nie. Twarzą do... No a Dominik jak siedzi? To nie jest straszne. No to git. To znaczy, że nie jest dla ciebie ciężkie. Siadaj na dupie. Dobra, czas, start. Ej, ta muzyka w ogóle nie jest straszna. Chcę znaleźć jakąś bardziej schizującą piosenkę. No reklama mi się odpaliła, no dobra. Jezus Maria, ale ta reklama jest straszna. Ja ogólnie strasznie nienawidzę horrorów. Nie mogę w tej konkurencji stracić życia, bo wtedy będę miał jedno, a mi się będzie o trzy, więc będę na przegranej pozycji. Muszę to teraz wyrównać na 2-2. Ej, co już teraz... Dobra, przestraszyłem się strasznie. Ja się ślizuję. Ja jestem miękkofaja, ja się boję. What? Olek! Olek! Coś mi huknęło z plecy. Przegrałem. A ja już mnie zdrygnął. A, Olek! Ej, ile jeszcze czasu? Co tu Michu robisz? Ja wytrzymałem 30 sekund. Serio? Także oficjalnie po tej konkurencji Michał traci życie, a twój czas się właśnie skończył. Let's go! Ej, nie było tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. 30 minut po północy. 4,5 godziny już siedziałem. Mocne. Byliśmy wcześniej na górze i słuchać było to żelazwo, co było napisane na tej kartce o tym miejscu, ale Olek tu był na dole. Teraz idziemy wszyscy i nikogo nie będzie na dole. Więc jak dalej to będzie złeś, to grube. My w tamtym czasie, jak oni byli u góry, ogarnialiśmy dla was tą konkurencję, która będzie teraz, która będzie generalnie finałową konkurencją. Kto wygra tą konkurencję, wygrywa ten odcinek, czyli wygrywa 200 zł, a który to z chłopaków, to przekonacie się już za niedługo. Strasznie dziwnie mi tutaj. Nie, no to musieliście być wy. To nie byliśmy my, I promise. No byliście wy. Byliście wy. Nie, to na pewno wy. Kurna, co to było? Nam się na pewno nie przewidziało. O, albo się tak sobie wkręciliśmy, że nam się wydawało, że to jest prawda, to już w ogóle by było. Nie, mocno. Jakby ja chcę rekonstrukcję zdarzeń. W tym momencie, jak to było brzmieć i strzeliście to? No, ale to nie byliśmy my. Przytul mnie. No gówno i... No! Weź tam poświęć, stary. Żelazie! To właśnie tu czuję. Dobra. Ja nie, dobra. Nie, no chodźmy stąd. To jest grube. Chodźmy stąd. Jest grube. No, jak to my, skoro jesteśmy tutaj do Michała? Dla mnie to jest za dużo, ja chyba wodzę teraz. No chyba, że mają jakoś teraz boję tam i... Nie, no Ja wychodzę stąd. Ja się teraz boję iść na dół. A co robimy tak serio, bo ja też się boję. Serio? Chodźmy wszyscy razem. Ale ja się boję strasznie, Michał, tam schodzić teraz. Nie. Chodźmy to sprawdzić. Nie, ja się boję znaleźć. Ja tam nie wchodzę, nie ma opcji. Ja też sam nie pójdę, sam na bank nie pójdę. Wyjdźmy razem wszyscy po prostu. Ja serio wyjdę, mam w dupie te 200 zł. Ciop. Nie. Nie no, nie, bez jaj. To jest przesada. Świeć. To jest POLA! Ja ją zamknę! No i nie ma problemu, nie? No i co? To nie POLA, nie? No jakby nie wyjdzie! Jezu, wiedziałem! Wiedziałem! Oni wiedzieli, stary, jak to byliśmy my! Jaka mowa! Mega mocne, jakby niby to wiesz, ale to jest schiza straszna! Tak. Jakby Kuba nie puścił muzyki z głośnika, ja jestem pewien, żebym wyszedł. Shit, i bym wygrał! To co, pora na finałową konkurencję. Let's go. 5. godzina w zamku, jestem naprawdę pod wrażeniem, bo macie po 2 życia, ale nie będzie tak łatwo teraz, bo kto pierwszy znajdzie skrzynkę, wygrywa jej zawartość. Czas start. Dobra, lecimy. To jest najgorsze, że już się śmiał, czyli nie ma prawa na błąd. Zastanawiacie się pewnie, czemu ja nie biegnę. Przyjmuję inną taktykę, po prostu jestem delikatnie wolniejszy, ale dokładniejszy. Teraz ty biegłeś. Bo mi weszła adrenalina, bo chcę wygrać i znaleźć tę skrzynkę. Najgorsze jest to, że może być dosłownie wszędzie. Michu, masz? Nie, a ty? Też nie! Kurwa, gdzie oni mogli rozkwitrać? Jest. Ej, jest skrzynka. Dominik! Masz? Rekanie za środku jest. 200 zł! Wygrałem ten odcinek! Najgorzej!